Witam cię bardzo serdecznie tekstami biblijnymi wybranymi na dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment wyjęty jest z pierwszej księgi królewskiej z trzeciego rozdziału, piąty, szósty i dziewiąty wiersz. Ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać? Salomon odrzekł: Daj zatem twemu słudze serce rozumne aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Drugi fragment jest wyjęty z Mangli Mateusza, z czwartego rozdziału. Wziął Jezusa diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł Mu, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł Mu Jezus, idź precz, Szatanie. Czy potrafisz sobie wyobrazić sytuację, w której Pan przychodzi do Ciebie w nocy i składa Ci ofertę? Proś, co mam Ci dać? To by było, prawda? Od czego tu zacząć? Co wybrać? Jakie pragnienia? Jakie marzenia? Ile naglących potrzeb można by wymienić? Tak jak zdrowie, spłata kredytu. Lepsza praca, poprawa sytuacji w, rodzin yy, w rodzinie. Salomon wydaje się tracić swoją życiową szansę, ale czy na pewno? Stając przed Bożą ofertą, nie prosi o coś dla siebie, ale o serce rozumne. Dlaczego? Ponieważ wie, że prawdziwa mądrość i zdolność rozróżniania między dobrem a złem. To jest klucz do właściwego kierowania swoim życiem i życiem ludzi Jemu powierzonych. W drugim tekście widzimy, jak diabeł kusi Jezusa, oferując mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich, w zamian za pokłon. Oferuje coś, co z zewnątrz może wydawać się kuszące władzę, chwałę, bogactwo. Ale nawet więcej, komuś, kto przyszedł oddać życie za świat, diabeł mówi: Dam ci go, bez wyrzeczeń, bez cierpienia, na skróty, od razu, jeśli złożysz mi pokłon. Ile takich pokłonów oddajemy, by było nam łatwiej? Ile skrótów wybieramy na co dzień? Jezus natychmiast odrzuca tą ofertę. Mówi: Idź. Precz szatanie. Widzimy zatem tutaj dwie ciekawe postawy: Salomona, który prosi o mądrość, i Jezusa, który nie chce niczego, co pochodzi od zła. Salomon w swojej prośbie uznaje, że do prawdziwego życia potrzebna jest mądrość. Jezus z kolei uczy nas, że nawet najpiękniejsze obietnice, które są sprzeczne z wolą Boga, prowadzą prędzej czy później do zguby. I te dwie sceny zachęcają nas dzisiaj do przemyślenia, czym wypełniamy nasze serca i co tak na... o co tak naprawdę prosimy Pana Boga? Na czym nam zależy? Wokół kogo koncentruje się nasza modlitwa i nasze potrzeby? A gdyby tak właśnie dzisiaj spróbować modlić się tylko o innych, albo spróbować w modlitwie skoncentrować się tylko na Bożej obecności, na Jego prowadzeniu, na Jego miłości? Drodzy, jako wierzący, którzy przed ważnymi i mniej ważnymi wyborami w życiu zawsze potrzebujemy pytać Boga, by dał nam serce mądre, takie, które wie, co jest prawdziwą wartością i potrafi odrzucić to, co fałszywe, choćby było pokazane w jakimś pozornie atrakcyjnym świetle. Musimy razem z nimi stanąć dzisiaj w szeregu, zobaczyć siebie jako ci, którzy potrzebują Bożej mądrości, potrzebują Bożej opieki. Czy widzisz w ten sposób siebie samego? Módl się dzisiaj o mądrość. Życzę Ci, byś doświadczył jej w całej pełni. Dzięki Bożej łasce. Dobrego dnia.